zainscenizowaliśmy pogrzeb z tą trumną z blachy cynkowej. Pretekstem do całej akcji są 150. urodziny Antona Utermana, współtwórcy takich dzielnic katolickich jak Giszowiec, a także był inicjatorem budowy huty w Szopińcach jego imienia. Huta z cynku symbolizuje upadek czy zamieranie architektury poprzemysłowej hutnictwa cynku. Niestety władze naszego miasta odwróciły się tyłem do tej spuścizny. To znaczy, że nie interesują się losami tych obiektów. Pozwalają na to, aby one stopniowo popadały w ruinę. Około pięcioma laty konserwator zabytków wyraził zgodę na wyburzenie hali huty na Wełnowcu. Od kilku lat stopniowo resztki huty Utermana w Szopińcach ulegają degradacji. No a to są to obiekty, które stanowią o obliczu Katowic. To jest przemysł, który zbudował potęgę tego miasta, praktycznie od zera, od małej prowincjonalnej wioski. No, tym bardziej jesteśmy oburzeni odmową prezydenta Uszoka, odmową współpracy, wspólnego zakupienia resztek po hucie w Szopińcach, dlatego że przed paroma miesiącami Urząd Marszałkowski zaproponował prezydentowi wspólne zagospodarowanie tego terenu. No, prezydent miasta najwyraźniej nie jest zainteresowany losami. Co by odpowiedział prezydent? Po prostu odmówił. Odmówił, nie jest zainteresowany współpracą. Najwyraźniej jest zainteresowany mamieniem mieszkańców, jakąś wizją abstrakcyjną budowy wieżowców 200-metrowych na działce po pałacu ślubów, która to jeśli kiedykolwiek dojdzie do realizacji, no to będzie to za kilka ładnych lat. Natomiast na bieżąco odchodzą w przeszłość zabytki architektury postindustrialnej.